Od kilkudziesięciu lat wiadomo w astrofizyce, że ilość materii, która świeci, którą można bezpośrednio zaobserwować, jest znacznie mniejsza niż ta, która wynika z oddziaływań grawitacyjnych, które rządzą galaktyką, a w większej skali gromadami galaktyk. To znaczy po prostu wiadomo, że masy we Wszechświecie musi być znacznie więcej niż tej, którą można bezpośrednio zaobserwować. I dlatego mówimy o brakującej masie, albo inaczej o ciemnej materii. Właśnie o tej części masy we Wszechświecie, która nie świeci, ale ewidentnie istnieje. Otóż zjawiska mikrosoczewkowania grawitacyjnego to są zjawiska, które pozwalają w sposób pośredni odkryć taki obiekt, który oddziałuje grawitacyjnie na swoje otoczenie, natomiast no, może być tak słaby, że nie, albo w ogóle nie świeci. Te zjawiska mikrosoczewkowania grawitacyjnego zostały przez nas odkryte w 1993 roku pierwsze i potem wiele następnych w ciągu całego trwania tego naszego projektu. Wciąż nad tym pracujemy. Kolejna faza projektu OGLE zaczęła się w zeszłym roku wraz z uruchomieniem nowej kamery, mozaikowej kamery CCD, skonstruowanej i zbudowanej w całości przez pana profesora Udalskiego z naszego obserwatorium, który jest no, szefem tego projektu całego. Pierwsze analizy statystyczne tych zjawisk mikrosoczewkowania wskazują na to, że tej ciemnej materii w takiej postaci, w jakiej te zjawiska mogą ją wykrywać, będzie prawdopodobnie za mało. Także zagadka ciemnej materii no, do pewnego stopnia pozostaje wciąż zagadką. To znaczy jest wiele hipotez mniej lub bardziej egzotycznych. Fizycy proponują na przykład istnienie jakichś egzotycznych cząstek, takich, których jeszcze nawet fizyka nie zna. No więc tutaj oczywiście pole popisu dla teoretyków jest duże. My jako astronomowie szukaliśmy materii no, bardziej astrofizycznej natury. To znaczy myśmy szukali albo bardzo słabych gwiazd, albo tak zwanych brązowych karbów, albo obiektów typu planetarnego. No i odkryliśmy wiele takich obiektów, ale z analizy, tak jak mówiłem, statystycznej wynika, że ich będzie za mało, aby wypełnić całość tej brakującej masy. Także ta sprawa pozostaje do rozwiązania jeszcze i myślę, że to będzie no, dosyć istotny punkt w historii astronomii, kiedy wreszcie zostanie ta zagadka ostatecznie wyjaśniona. Oprócz obserwacji zjawisk mikrosoczewkowania grawitacyjnego zajmowaliśmy się wieloma innymi też projektami przy okazji tych badań, które prowadziliśmy. Obserwowaliśmy gwiazdy zmienne, a w zeszłym roku postanowiliśmy spróbować przeprowadzić serię obserwacji wybranych pól gęstych w pobliżu centrum naszej galaktyki i spróbować znaleźć w tych obiektach, któreśmy obserwowali, zjawiska charakterystyczne dla przejścia niewielkiego obiektu przed tarczą gwiazdy. To są tak zwane tranzyty, które w naszym Układzie Słonecznym są dobrze znane. Raz na kilka lat można obserwować przejścia planet, tak zwanych planet wewnętrznych przed tarczą Słońca. To dotyczy Wenus albo Merkurego. No, ponieważ Słońce jest bardzo blisko nas, więc widzimy jego tarczę i na tej tarczy po prostu czarny punkt przesuwający się, to jest po prostu maleńka tarcza planety, która zasłania minimalny fragment tarczy Słońca. Dokładnie takie same zjawisko może zachodzić w układach planetarnych przy innych gwiazdach. Próbowaliśmy poszukać charakterystycznego zmniejszenia jasności od dalekiej gwiazdy, no, spowodowanej właśnie tym, że przechodzi przed jej tarczą niewielki obiekt, planeta. Prawda? Tak jak widać maleńki czarny punkcik, powiedzmy, tarczy Wenus na tle tarczy Słońca, no to o tyle, o ile ona zasłania tej tarczy Słońca, o tyle Słońce jest słabsze w tym momencie i dokładnie takie same zjawisko może się zdarzyć w układzie odległej gwiazdy, wokół której krąży planeta. Po przeprowadzeniu serii obserwacji w lecie zeszłego roku przeprowadziliśmy analizę, staranną analizę tych gwiazd. Wybraliśmy z kilku milionów gwiazd, które w tych polach były obserwowane, wybraliśmy kilkadziesiąt tysięcy takich gwiazd,
przy których prawdopodobieństwo zaobserwowania takiego zjawiska było stosunkowo największe. No i z tych kilkudziesięciu tysięcy gwiazd okazało się, że jest 40 kilka obiektów, w których krzywych blasku znaleźliśmy takie drobne osłabienia. W większości z nich, prawie we wszystkich z nich, te osłabienia były okresowe, no, co też jest jeszcze jedną przesłanką do tego, że to jest cyklicznie okrążająca swoją gwiazdę planeta. Czy to są wszystko planety, to trudno powiedzieć. Prawdopodobnie nie. Podobnie jak zjawisko mikrosoczewkowania grawitacyjnego, ta metoda obserwacji poszukiwania tranzytów, czyli przejść tych obiektów przed tarczą gwiazdy, wokół której krążą, jest czuła na powiedzmy trzy podstawowe typy obiektów. To znaczy, to mogą być klasyczne planety, to mogą być tak zwane brązowe karły, czyli takie niespełnione gwiazdy. To są obiekty gwiazdopodobne, ale o zbyt małej masie, aby w ich centrum mogła się rozpocząć synteza termojądrowa, która jest podstawowym źródłem energii w normalnej gwieździe. No i w końcu trzeci typ to są bardzo słabe gwiazdy, prawda? Być może to są po prostu gwiazdy podwójne, w których jedna gwiazda jest stosunkowo jasna, a druga jest tak mała i słaba, że bezpośrednio jej nie widać, tylko manifestuje się jej obecność przez okresowe właśnie zasłanianie części tarczy takiej. Wyjaśnienie, które z tych obiektów mają jaki charakter, wymaga dodatkowych obserwacji, w tym również obserwacji widmowych, i wiemy już o tym, że istnieją zespoły astronomiczne, które się będą zajmować obserwacjami tych obiektów dalszymi, prawda? A my będziemy kontynuować między innymi poszukiwania w innych obszarach nieba podobnych zjawisk.